A zaczynamy od wyjątkowej sytuacji, zupełnie wyjątkowej sytuacji, bo przenosimy się do Opery Śląskiej, gdzie w ogóle trwa próba. Trwa próba, jest Andrzej Lampert, tenor Opery Śląskiej. Witamy cię, Andrzeju. Po prostu człowiek. Po prostu człowiek, artysta. I próba, która została przez nas trochę przerwana, zakłóciliśmy wam trochę, ale powód jest znaczny, bo chcieliśmy porozmawiać o sukcesach Opery Śląskiej. W poniedziałek rozdano kolejne nagrody, teatralne nagrody muzyczne imienia Jana Kiepury w Warszawie i po raz kolejny triumfowała Opera Śląska. Gabriela Gołaszewska, twoja partnerka estradowa sceniczna z Napoju Miłosnego, została uznana najlepszą śpiewaczką operową w Polsce. Tak, przede wszystkim witam wszystkich bardzo serdecznie, widzów Pokoju na Podlaszu. Właśnie w tym momencie powinienem być na scenie i śpiewać swój fragment muzyczny, który tam widzicie państwo w tle, co się dzieje na scenie. Trwa próba do Napoju Miłosnego, a ja już wracam do tematu Gabrysi Gołaszewskiej. Przede wszystkim bardzo serdecznie pragnę w jej imieniu podziękować i serdecznie pozdrowić. Gabrysia rzeczywiście otrzymała nagrodę najlepszej śpiewaczki operowej w plebiscycie Kiepury 2020. To są takie specjalne nagrody środowiska teatralnego, obejmujące również teatry muzyczne, opery. Opera Śląska tutaj przoduje, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o kategorię najlepszych śpiewaków operowych, tak. Ponieważ to już czwarty raz. Co pamiętam, czytałem chyba taki artykuł, nawet sam miałem zaszczyt i przyjemność otrzymać tę nagrodę w 2017 roku. Mhm. Później była to Ewa Majcherczyk, w 2018, w 2019 Stasiu Kufliuk i właśnie w tym roku Gabrysia Gołaszewska. Która miała być, dzisiaj z tobą na tym balkonie i z nami rozmawiać, a gdzie się teraz podziewia? Gabrysia w tym momencie jest w drodze z Berlina, prosto na deski Opery Śląskiej. Ma tutaj do nas przyjechać na próbę. Wiem, że w Berlinie miała ważną rzecz muzyczną. Cóż mogę powiedzieć? Ja się osobiście bardzo cieszę, że z Gabrysią wykonujemy wspólnie główne partie. Właściwie każda partia jest ważna w Napoju Miłosnym, również Belcore, Dulcamara, ale że wykonujemy wspólnie, tworzymy duet w Napoju Miłosnym. No i właśnie też, korzystając z tej okazji, chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich. Na jutrzejszy spektakl, ale powiem ci, że muszę cię zapytać, bo słyszałam, że ten spektakl będzie wyjątkowy, bo dla ciebie będzie wyjątkowy, bo będziesz świętował swoje urodziny na deskach opery. Które to już urodziny w pracy, to no tak się składa. Ale... Ja zdradzę, ja nie mam z tym problemu. Generalnie jeszcze jestem przed czwórką z przodu. Ostatni rok. Mam nadzieję, że ten rok też będzie dla mnie obfitował w takie wydarzenia muzyczne, jak realizacja swoich pomysłów solowych i tak dalej, bo tak jakoś czuję, że to jest ostatni moment, żeby coś takiego zrobić i zafunkcjonować jako solista z własnym repertuarem. Ale wracając rzeczywiście do tego faktu, jutro podczas przedstawienia Napój Miłosny będę również obchodził swoje urodziny. Mam nadzieję, że nikt do tej butelki na scenie nie wleje prawdziwego trunku, żebym mógł dokończyć partię do samego końca, ale będzie to na pewno miły wieczór. Tych wszystkich, którzy gdzieś jeszcze obawiają się, zastanawiają się, zapraszamy serdecznie do Opery Śląskiej. Jest jeszcze, z tego co wiem, sporo biletów i bardzo będziemy szczęśliwi, jeśli będziecie państwo z nami. Zapraszamy również. Dziękuję ci bardzo, Andrzeju. Już teraz życzę ci wszystkiego dobrego i wielu sukcesów. Jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć, bo byśmy pominęli ważny fakt. My tutaj gadu o Napoju Miłosnym, a w soboty odbędzie się tutaj bardzo ważny koncert. Bardzo ważny koncert. Zarażeni dobrem. Tak, to jest koncert, w którym będziecie występować dla lekarzy, dla medyków. Słyszeliśmy o tym. Tak, doktor Michalski, który sam był zarażony koronawirusem, wraz z dyrektorem Łukaszem Goikiem wpadli na pomysł, żeby w pewien sposób odwdzięczyć się tak symbolicznie wszystkim lekarzom, całej służbie zdrowia, również poprzez udział Opery Śląskiej. I 3 października odbędzie się tutaj na tej scenie, którą państwo teraz widzicie, koncert Zarażeni Dobrem.
Jeśli ktoś będzie miał możliwość zdobycia wejściówki na ten koncert, serdecznie zapraszamy, wystąpi Ania Borowska. Dobrze, to my też zapraszamy. Dziękujemy ci bardzo, Andrzeju, za te muzyczne zaproszenie do opery. Ja myślę, że państwo chętnie skorzystają jutro na Napój miłosny i możliwość odśpiewania 100 lat także Andrzejowi Lampertowi, a my mamy dla państwa dwa podwójne zaproszenia na ten właśnie spektakl.